Gracie w BeamNG na maksymalnych ustawieniach, ale chcecie czegoś więcej? Macie za dużo klatek na sekundę? Jak tak, to ten film jest dla Ciebie. Najpierw klikacie w link w opisie i pobieracie modyfikacje. Wchodzicie do pobranego folderu, a potem wszystko z niego kopiujecie. Wchodzicie do Steama. Klikacie prawym przyciskiem myszy na BeamNG, zarządzaj, a potem na przeglądaj pliki lokalne. Teraz Wam się pokaże takie okienko. Wchodzicie do folderu bin64 i wszystko do niego wklejacie. I klikacie na zamień pliki w miejscu docelowym. Teraz wchodzicie do BeamNG. Na górze ekranu powinno Wam się teraz pokazać takie okienko. Teraz wchodzicie do dowolnej mapy. Może wszystko już będzie lepiej wyglądać, a może nie. Żeby włączyć lub wyłączyć tą modyfikację, klikacie na gwiazdkę na klawiaturze i pokaże Wam się takie menu. Teraz klikacie na ten prostokąt i wybieracie default preset, aby włączyć albo natek, żeby wyłączyć modyfikację. Teraz macie lepszą grafikę w BeamNG. Jeśli chcecie usunąć tą modyfikację, klikacie prawym przyciskiem na BeamNG, zarządzaj, a potem na przeglądaj pliki lokalne. W okienku klikacie na bin64 i usuwacie folder reshade shaders oraz pliki o nazwie dxgi oraz reshade. Teraz nie macie już tej modyfikacji. Subskrybujcie, łapkujcie, dzięki za oglądanie, cześć!